fragment Ewangelii świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Dziś to pytanie: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Mocno zapada w moje serce. Słyszę je w czasie mszy świętej, kiedy Jezus przychodzi do mnie i daje mi siebie w kawałku chleba. On pokazuje, co mam czynić. Pokazuje, jakim mam być człowiekiem, by osiągnąć życie wieczne. Codzienny nasz różaniec to zanurzanie się razem z Maryją w Chrystusie, to patrzenie na Niego. Pomaga nam być blisko Jezusa, tak jak blisko Niego jest Maryja. Idzie o naszą gotowość, by odpowiedzieć na głos Pana, bez ociągania się, tak jak widzimy to w Maryi. Prymas Tysiąclecia, błogosławiony Stefan Wyszyński, zachęcał wiele razy, byśmy szli za Maryją. Pisał: nie wystarczy się modlić do Matki Bożej w niedzielę i święto. Trzeba współpracować z nią, przyjmować odpowiedzialność za Kościół, idąc jej śladami, nawet jeśli to droga pod krzyż. Pobożność maryjna, według prymasa, to nie słowa, ale to przede wszystkim czyn. Nie bójmy się iść z Maryją za Jezusem. Owszem, może pojawiać się w nas jakaś niepewność, odruchy przywiązania do siebie, jak w tym zasmuconym człowieku z Ewangelii. Ale starajmy się, by zwyciężała w nas ta bezkompromisowość, ta miłość do Pana. Módlmy się o to. Różaniec niech będzie naszym wołaniem o odwagę w mówieniu Bogu tak. Mówieniu tak zawsze, bez lęku, bez chowania głowy w piasek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,